Na początek zapraszam Was na kanał Backbone, mój projekt przybierający postać swego rodzaju vloga. 10 mitów historycznych, w które wszyscy wierzymy: 10. Francuzi nie chcieli pomóc Polsce. Tak powszechnie się uważa. W 1939 roku zadano we Francji pytanie, czy Francja powinna użyć siły zbrojnej, by utrzymać dotychczasowy status Gdańska. Odpowiedzi: tak, udzieliło 70% Francuzów. Francuski rząd po prostu tego nie uszanował. Wspominają o tym historycy Gregor Dallas oraz Daniel Hacker. Dziewięć Francuzi to tchórze będąc w temacie Francji. Co to jest? Flaga Francji. A tak serio. W czerwcu 1944 roku Francuzi zorganizowali powstanie zbrojne w Alpach, a nawet udało im się utworzyć wolne antyhitlerowskie państwo. Co prawda na dwa miesiące, ale jednak, w jego obronie zginęło 600 żołnierzy. Wydarzenie to opisuje Jakub Tyszkiewicz w książce Historia Powszechna wiek dwudziesty. 8. Świętosława. Popularny jest mit o Świętosławie, córce mieszka polskiej królowej wikingów. Niestety jest to tylko postać mityczna, która nigdy nie istniała. W jej miejsce można umieścić dwie różne rywalizujące ze sobą kobiety, zaś sama Świętosława to wymysł łączący wyczyny obu z nich. Dokładne informacje możecie znaleźć w książce Żelazne Damy. Kobiety, które zbudowały Polskę. Autorstwa Kamila Janickiego. 7. Guevara był zbrodniarzem. Dość częste twierdzenie. Otóż pan Guevara był lekarzem, agentem i na pewno twardzielem. I faktycznie wydawał rozkazy egzekucji, prowadził więzienie dla wrogów politycznych. Z tym, że tamci wrogowie polityczni sprowadzali śmierć i głód na obywateli. Gdyby ktoś wydał rozkazy śmierci na hitlerowców, nazwalibyście go zbrodniarzem? No właśnie. A ludzie, których ten pan uśmiercił, wcale nie byli lepsi. A jeśli to do was nie przemawia. To agentem, dzięki któremu udało się schwytać Gewareł był Klaus Barbie, nazistowski kad z Lyonu i szef Gestapo, wtedy pracujący dla CIA. Nieźle, prawda? 6. Niemcy chcieli zaatakować Polskę. Jest to bzdurą, gdyż zwykli obywatele III Rzeszy prawdopodobnie wtedy zdali sobie sprawę, kim jest Hitler. W kraju zapanował strach, zaś ludzie bali się konfrontacji z Polską, która w każdym momencie mogła być wsparta przez Wielką Brytanię i Francję. Oczywiście nikt głośno o tym nie mówił, ale wielu było przerażonych. Opisuje to dokładnie Jochen Bochler w książce Najazd 1939 Niemcy przeciw Polsce. Pięć Polacy byli przeciwko Niemcom, gdzieś utrwalił się wizerunek Polaka jako walecznego wroga Trzeciej Rzeszy i fakt. Wielu było przeciwników nazistów, ale było też spore grono współpracowników. W opracowaniu Kraków podczas okupacji 1939-1945 można znaleźć informację, że tajnych agentów polskich pracujących dla Hitlera w Polsce było nawet 60 tysięcy. 4. Druga Rzeczpospolita to wzór. Zresztą możecie często zobaczyć choćby godło Drugiej Rzeczypospolitej na koszulkach triotycznych. W rzeczywistości w młodym państwie panował spory chaos. Bandytyzm przerastał siły policji, zaś w Warszawie kwitł handel ludźmi, głównie dziećmi, które matki porzuciły na ulicę. Więcej o tym usłyszycie na kanale Światowa Historia, w odcinku o aborcji. 3. James Watt wynalazł maszynę parową. Niestety on jej nie wynalazł, ale ją udoskonalił. Autorem pierwowzoru był Heron z Aleksandrii, grecki uczony. Dwa alianci sprzedali nas Związkowi Radzieckiemu i odebrali kresy. Fakt: Polska stała się elementem bardzo brudnej gry politycznej, jednakże Stalin bardzo uparcie walczył o Polskę. Gdyby ta nie znalazła się po wschodniej stronie, Rosjanie przejęliby nasz kraj w drodze militarnej, co prawdopodobnie byłoby dużo gorsze. Jeśli chodzi zaś o kresy, to była to tak czy inaczej kwestia czasu, gdyż największym zwolennikiem utworzenia małych państw na wschodzie był Piłsudski. Chciał podarować im terytoria i zawrzeć z nimi sojusze w ten sposób rozwiązując problem słabych nastrojów wśród ludów wschodnich. Jeden rotmistrz Pilecki był bohaterem. To fakt. Był jednakże jego historia z trafieniem do obozu koncentracyjnego nie jest tak kolorowa, jak się wydaje. Mówi się powszechnie, że bohatersko tam się dostał, zorganizował kilka ucieczek, po czym sam uciekł. To też fakt. Z tym, że wcale nie dostał się tam tak bohatersko, przywódcy wywiadu w Warszawie bali się, że ten będzie chciał przejąć dowództwo, więc postanowili go tam wysłać, wiedząc, że tej misji nie da się wykonać. Pilecki kilka razy nawet umknął z łapanek, w których miał się dać złapać, a zrobił to, ponieważ się bał. Jak wiecie, trafił wreszcie do obozu i tam dokonał niesamowitych rzeczy i ku zdziwieniu dowództwa udało mu się uciec. Więcej o tym usłyszycie na kanale Światowa Historia. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. W komentarzu dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Zajrzyjcie również na inne nasze kanały. Światowa Historia, Światowy Futbol, Nie Zmyślam, kanał poświęcony popkulturze oraz Backbone, mój autorski projekt. Ponadto ogarnijcie anglojęzyczne kanały. Linki oczywiście w opisie. Cześć!